Cześć kochani, dziś będzie taki chyba vlog z dupy, bo miałam nie nagrywać, jest już godzina w sumie 16:46, także trochę bez sensu, ale tak mi jest niedobrze i tak mi jest smutno, że w Polsce jest u was tak ciepło, jest tak gorąco, a u nas jest tylko 8 stopni. Tak, tylko 8 stopni, gdzie u was jest chyba teraz około... Na pewno w Czarnej Białostockiej jest 30 stopni, bo siostra mi wysyłała snapa. I w ogóle dziękuję za pozytywne komentarze dla mojej siostry pod ostatnim vlogiem i pod sister tagiem. Także dziękuję wam bardzo, cieszę się z tego powodu, że wam się spodobało i teraz słuchajcie, powróciłam do rzeczywistości islandzkiej, jest tak zimno u nas, chodzę w bluzie, widzicie, zresztą od siostry, chodzę w bluzie, jemy nutellę, czyli jest zimno. Ja jak jem Nutella, to już musi być zimno. I pogoda nastraja zupełnie do niczego, aż w końcu musiałam sobie zrobić makijaż na poprawę humoru, bo już po prostu siedziałam i miałam dziwne myśli. No. Tak to jest, jak słońca nie ma, to człowiekowi przychodzą różne myśli do głowy. No ale... wróciłam do Islandii, do domu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, chociaż mój brat spytał się mnie ostatnio, jak byłam w Polsce, gdzie czuję, że jest mój dom, czy tutaj na Islandii, czy tam w Polsce. I wiecie co, jak jestem tutaj, to czuję, że mój dom jest tutaj, a jak jestem tam, to czuję, że mój dom jest tam, chociaż myślami też jestem tutaj, jak tutaj jestem, to jestem myślami w Polsce, także to ciężko jest rozgraniczyć naprawdę. Ci, którzy potrafią to rozgraniczyć, to chyba są szczęściarzami, ja nie potrafię tego rozgraniczyć. I kochani, co chciałam wam powiedzieć, to to, że oczywiście jak kiedy przychodzi lato w Islandii, to zawsze robimy jakieś małe remonty w domu. I w tym roku przyszedł czas na przedpokój. Ale to dziwne światło jakieś jest w ogóle. Jestem jakaś dziwna w plamach. No nieważne. A więc przychodzi czas na remonty. I w tym roku postanowiliśmy wziąć się za nasz przedpokój. On był biały, a teraz już jest, jak widzicie, szary. Taka szarość mi się bardzo, bardzo podoba. Nawet dobrze tutaj w tej kamerze, kamera odzwierciedla ten kolor. Jest kolor szary, tu jeszcze będzie wieszak biały. Po prostu to było wczoraj na świeżo malowane, także dzisiaj nic, a więc wczoraj nic tutaj już nie kombinowaliśmy przy tych ścianach, a więc tu będzie jeszcze wieszak biały, ten, który był. Wymienialiśmy drzwi wejściowe na nowe. To są drzwi drewniane i mieliśmy wcześniej drewniane, te wcześniejsze, starsze były, tutaj miały takie okienko. Teraz tego okienka nie ma, żeby tu woda w ogóle już nie miała prawa przeciekać, także... Także tak, jeszcze nie ma, słuchajcie, też listew przypodłogowych, nie wiem czy dobrze pokazuję, nie ma listew przypodłogowych, ale dzisiaj one najprawdopodobniej będą montowane i listwy przypodłogowe będą w kolorze białym. Wydaje mi się, że szary i biały bardzo pasują do siebie. A i jeszcze będzie oświetlenie nowe. Tutaj jest na razie taka żarówka wisi, ale będą sufitowe. Będzie sufitowe oświetlenie. Także tak. I jeszcze coś muszę, kochani, wymyśleć na tą ścianę. Tu mam taką pufkę skórzaną, czarną i chciałabym coś na tą ścianę wymyśleć. Nie wiem co, ale coś pewnie jeszcze wymyślę.
Także, kochani, to tyle. Potem może jeszcze się do Was odezwę. Aha, i jeszcze jedna z Was pod ostatnim chyba filmem albo vlogiem pytała mnie, czy planuję powrót do ojczyzny, do Polski. Tak postawię sobie on. I kochani, mam nadzieję, że bałaganu nie ma. I chciałabym bardzo wrócić do swojego kraju. Tam się wychowałam, tam się urodziłam, tam spędziłam swoje tak naprawdę najlepsze lata. I jasne, że bym chciała. I Polska nigdy nie przestanie być moją ojczyzną i krajem, do którego zawsze będę wracać z drżeniem serca. Ci, którzy latają do Polski i mieszkają poza granicami ojczyzny, to wiedzą, jakie to jest uczucie, kiedy się ląduje na płycie lotniska w Warszawie, jakie są emocje. Mnie zawsze serce ściska, może ja tylko ja jestem jakaś dziwna, ale mnie zawsze serce ściska i przyłykam ślinę, żeby nie uronić łzy, chociaż nie ukrywam, że często tak bywa. Już nie mówię o powrotach, bo powroty, słuchajcie, tak ciężkie, że to po prostu... I zawsze z każdym rokiem, kiedy jestem w Polsce, zawsze sobie obiecuję, nie będę płakała, nie będę płakała przy wyjeździe, przy pożegnaniu z rodzicami, z rodzeństwem, ale niestety nawet teraz już mnie tutaj gul stoi. Chyba jestem za wrażliwa. I niestety w tym roku też płakałam i chyba jeszcze bardziej niż w tamtym roku. Nie wiem. Dla mnie to jest naprawdę zawsze bardzo, bardzo, bardzo ciężki wyjazd i bardzo to przeżywam. Wiem, że niektórzy przylatując tutaj z Polski przez jakiś czas przechodzą depresję, bo ten powrót, ta zmiana, ta rzeczywistość tutaj i to, że mamy daleko tą rodzinę, najbliższych, to jest dołujące i ja nie ukrywam, że teraz może już nie tak, ale przez te pierwsze lata, kiedy wracaliśmy z Polski tutaj, to 2 tygodnie po prostu były dla mnie wyjęte z życia i ciężko mi było wrócić do takiej normalności, do tego trybu takiego normalnego, który tutaj się toczy. No. Bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda u Was. Czy Wy też tak przeżywacie zawsze te powroty i czy też potem macie takie mieszane uczucia, że nie, jednak wracam do Polski, jednak chcę tam mieszkać. Słuchajcie, ja bym chciała naprawdę, ale kiedy patrzę na to wszystko, co się dzieje w Polsce, kiedy patrzę na ten rząd, na rządzących, na to wszystko, jaka jest... Jak jest okropne to wśród polityków, wśród osób rządzących, to naprawdę przeraża mnie to wszystko. Niestety. No. Taka refleksja. I teraz będę myślała cały czas o tym. Ale to nic. Także kochani, jeśli będzie się coś działo ciekawego, bo dziś jedziemy na lotnisko po naszego znajomego, także może odezwę się do Was z lotniska, pokażę, jak wygląda lotnisko tutaj u nas w Keflaviku w Islandii, bo to jest jedne międzynarodowe lotnisko, także i znajduje się w tej miejscowości, w której ja mieszkam, już chyba zresztą w którymś z filmów mówiłam Wam o tym, ale pokażę Wam, bo chyba nie pokazywałam. Pokażę Wam lotnisko, jak to wszystko wygląda. I co? Do usłyszenia, pa! Hej kochani, mały update z dzisiejszego dnia. Jak widzicie, już jestem po kąpieli, jestem już w łóżku. I nie zabraliśmy Was ze sobą na lotnisko, bo tak naprawdę
zaczęliśmy robić ten przedpokój, kończyć. I jak to bywa przy jakichś pracach, zawsze wychodzi coś. Napotkaliśmy na małą przeszkodę, więc troszkę mieliśmy obsunięcie w czasie, ale myślę, że się nie obrazicie, że nie zabraliśmy Was na lotnisko, bo po pierwsze też przyleciał wcześniej samolot i tak naprawdę to tylko podjechaliśmy pod lotnisko i kolega tylko wsiadł do samochodu i nawet nie wychodziliśmy do środka, także nie wiem, to światło jest tutaj sztuczne, także może być źle widać. I tak, kochani, jutro przede mną ważny dzień, bo pierwszy dzień w nowej pracy. Także myślę, że może trochę się stresuję. Muszę jutro wcześniej wstać i wiadomo, umyć swoje włosy. I się jakoś ogarnąć. Jeszcze zostało mi na dzisiaj do nałożenia na twarz tą moją maść. Muszę nałożyć od tego przebarwienia. To jest Skin Oren. To jest maść właśnie na przebarwienia i nie tylko, na przebarwienie potrądzikowe, na przebarwienie posłoneczne. I ona jest z kwasem, już nie pamiętam jakim. Zaraz wam powiem. Nie wiem, jakim kwasem. Ale jest kwasem i jakoś tak w sumie, szczerze mówiąc, średnio mi pomaga na to moje przebarwienie. Nie wiem, teraz mam we wrześniu wizytę u swojego dermatologa i pewnie będziemy działać jakoś bardziej mechanicznie na moje przebarwienie, tak myślę. I jak zwykle moje krople do oczu zostało mi jeszcze zapuścić. To jest, słuchajcie, tak sprawdzam, testuję tu ten aparat, bo nie wiem, na co go stać tak naprawdę. No nie, dobra, nieważne. Ale to są te Hydro Balance Starazolin. Krople do oczu, bo o oczy też trzeba dbać. Także kochani, dzisiaj nic ciekawego, nic wam fajnego nie pokazałam. Trzymajcie kciuki za jutrzejszy dzień, a na lotnisko zabiorę was na pewno w niedługim czasie. Nawet mogę specjalnie pojechać tylko i wyłącznie na lotnisko, żeby wam pokazać, jak to wygląda, bo w związku z tym, że mam niedaleko, także wydaje mi się, że to żaden problem. I na dziś to wszystko. Żegnam się z wami, życzę wam dobrej nocy, dobrego dnia, w zależności kiedy oglądacie ten film, ale wszystkiego dobrego wam życzę, słoneczka, miłości. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Pa!